młodzieżowe drużyny pożarnicze, emerytów strażackich oraz zmarłych strażaków z gminy Międzyrzec Podlaski. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się z zabiegami około utrzymania, żeby się poddać temu, kto go zaciągnął. I również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da Ci zrozumienie we wszystkim. W 2012 roku na łamach miesięcznika Idziemy Radek Molenda napisał takie oto świadectwo. Zastała nas taka burza ognia, że mieliśmy małe szanse odwrotu. Od gorąca wybuchały nam zawory bezpieczeństwa w gaśnicach. Próbowaliśmy uratować zagajnik z leśniczówką, starą kapliczkę z drewnianym krzyżem, ponieważ za nią była już wieś. Pożar osmolił tylko kawałek kapliczki i skręcił, poszedł obok. Nikomu nic się nie stało. Takich cudów widziałem kilka. Módlmy się za strażaków, których patronem jest święty Florian. Niech Chrystus obdarza ich męstwem i radością z wykonywanej pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za emerytów strażackich oraz zmarłych strażaków z gminy Międzyrzec Podlaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych. Niech Odkupiciel da nam łaskę odważnego wyznawania wiary. Ciebie prosimy. Po raz drugi spotykamy się w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim. Jest to urokliwy katedralny kościół, teraz parafialny. Świętujemy tu Dzień Strażaka, bardzo ważnej instytucji w gminie Międzyrzec Podlaski, ale chcemy podkreślić, że bycie strażakiem angażuje całe rodziny, nie tylko tych, którzy uczestniczą w akcjach bezpośrednio, ale całe rodziny, które myślą i są sercem i duchem ze strażakami. W tym dniu wszystkim Wam życzę dużo zdrowia, radości, życzliwości od ludzi w tej trudnej służbie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu kapelanowi, księdzu Romanowi za przewodniczenie w tej modlitwie. Dziękuję Panu Wójtowi, wszystkim delegacjom, druhom i druhnom gminnych drużyn strażackich. Dziękuję wszystkim Waszym rodzinom i wszystkim, którzy tu zgromadzili. Cieszę się, że mogłem Was gościć i zapraszam, kiedy tylko chcecie i pragniecie. Kościółek jest otwarty i miło mi będzie Was tu gościć. Tak pięknie się składa, że Dzień Strażaka jest obchodzony w maju, w tej bliskości uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. A Matka Boża jest naszą Matką, tu króluje w naszym Kościółku jako Matka Boża Pocieszenia. Niech pociesza Was w czasie tych trudnych i ciężkich akcji, które będą jeszcze przed Wami. Oby, tak jak kapelan diecezjalny powiedział, ich było najmniej, a szkoleń najwięcej. Tak słuchałem dziś w radio. Tego Wam życzymy, tego serca Wam życzę. Życzę Wam, byście szczęśliwie pełnili swoją służbę i posłannictwo. Ale zachęcam do tego i proszę o to, byście się zawsze kierowali rozumem. Bo to jest ważna rzecz. Ja w wielu akcjach brałem udział, więc ja wiem, jak się dzieje. I strażacy zwykle stają nas na wysokości zadania. To inni krzyczą. To inni poganiają i tam usiłują dyrygować. A Wy wiecie, co macie robić. Przeszliście szkolenia, jako i ja. Więc każdy z nas to wszystko wie. Kochani moi, niech dobry Bóg Wam na każdy dzień błogosławi. Do tego cały korpus nasz kapelański się dołącza.
Zdrowia Wam życzę. Jeszcze mam jedno ostatnie słowo do rodzin. Przedstawiciele tych rodzin są i małe pociechy. Oni już są strażakami, ale do rodzin byście pomagali strażakom realizować ich zadania. Niech dobry Pan Wam błogosławi na każdy dzień. Pan wszystkich tu obecnych, byście wspierali braci strażacką.